chciałem poruszyć może sprawę zmontowanego chodnika. To jest akurat ta parcela, która idzie przez moją parcelę. Ten chodnik przez moją parcelę. Panie burmistrzu, niech mi pan wytłumaczy jedną rzecz. Ja kupując tą parcelę, odstąpiłem na chodnik raz. Jak budowali Armii Krajowej, odstąpiłem po raz drugi. W tej chwili pan po raz trzeci chce mi zabrać jeszcze. Tak jest, proszę pana. Tak, proszę pana. To jest prawda. Teraz jest historia. Ja się godzę. Jeśli potrzeba metr odstąpić, proszę pana, wszystko jest w porządku. Wtedy powstanie ten chodnik, jaki potrzeba. Ja już odstąpiłem tam. Ale teraz, panie burmistrzu, niech mi pan odpowie jedną taką konkretną rzecz. Jak pan to zadziałał, że pan przepuścił przez moją działkę rurociąg 300 do wody do osiedla tutaj? Przez sam środek. I co? To z tej działki jest nic, czyli trzeba ją całą zabrać. Może pan zabrać, skoro tak ma być. No. No co może pan odpowiedzieć? Cały czas mnie pan uspokajał, proszę pana, ja 2 tygodnie temu się dowiedziałem, że przez działkę idzie rurociąg. Pana, żadne inwestycje w zakresie rurociągu wodnego przez pana działkę nie były w ciągu ostatnich 4 lat prowadzone. Dlatego nie wiem, skąd ma pan takie dane, skąd ma pan takie informacje, że w ciągu najbliższych 4 lat ten rurociąg 300 ma być prowadzony. Proszę pana, żaden projekt dotyczący budowy rurociągu 300 nie został jeszcze wykonany. Są plany rzeczywiście, aby po terenie, który znajduje się poniżej albo od strony wschodniej drugiego etapu trasy północno-zachodniej, wykonać rurociąg chyba nie 300, ale 250, która doprowadza wodę z ulicy Nowy Świat, a w zasadzie z tych zbiorników, które znajdują się na pograniczu Łapczycy i Bochni. Natomiast żaden projekt, proszę pana, tam nie był wykonany i nie ma nawet takich możliwości prawnych, aby przy pomocy specustawy wykonywać budowę czy projektować ciągi, rurociągi wodne. Także zaskoczył mnie pan po prostu tym pytaniem i powiem panu wprost, nie jest nic takiego wykonane. Ktoś pana wprowadził w błąd. Nie ma takich na razie planów jeszcze w ogóle, którędy ma to iść. Jest ogólnie mowa tylko i wyłącznie, że ten rurociąg wodny ma się znajdować pomiędzy drugim etapem trasy północno-zachodniej, a działkami państwa, którzy mają swoje nieruchomości w kierunku wschodnim od drugiego etapu trasy północno-zachodniej. I to jest wszystko, proszę pana. To jest ciekawe, panie burmistrzu, że ja mapkę mam z Wydziału Architektury z boku, na której zaznaczony wyraźnie ten rurociąg. Proszę pana, ale żaden rurociąg na pewno tam nie będzie, jeszcze raz panu powiem, budowany. Nie ma takich możliwości, proszę pana. Nie można wykorzystywać specustawę do budowy wodociągu. Proszę pana, na pewno w ramach specustawy nikt nie ma prawa wykonać na pana terenie wodociągu 300. Niech mi pan wierzy. A naprawdę, jeżeli nie ma pan zaufania do tego, co mówię, to bardzo proszę sobie sprawdzić odpowiednią ustawę i zobaczyć, jakie ta ustawa daje umocowania dla organów, które będą prowadziły tę inwestycję. Dziękuję. Ja mam prawo nie znać wszystkich ustaw. Ma pan tą mapkę? Proszę pana, nie mam tej mapki, ale mogę zrobić te 5 minut i przyniosę. Ale to jest kwestia, co miałem, jest. No i Państwa, tak, dziękuję. Ja i tak nie wierzę. Ma pan prawo, no, nie wierzyć, natomiast proszę pana, proszę sięgnąć do ustawy, naprawdę. Proszę skorzystać z pomocy inżynierów, projektantów, prawników. Naprawdę, bo to, no jak inaczej pana mogę przekonać, proszę pana, nie będzie takiej decyzji, bo nie można wydać decyzji na przebudowę magistrali wodociągowej na podstawie specustawy. Jak droga KN2 wchodzi w osiedle tutaj na regionu, tam na rogu, patrząc od strony Karose, po prawej stronie jest 20 parę garaży, taki blaszany zostawiony. Chciałem zapytać, jak miasto chce rozwiązać tę sprawę, bo ta droga ma iść
miejscu w garażu. Krzyżyki to są dobranoc. To są akurat krzyżykami zaznaczone te miejsca, które tutaj mamy akurat, bo rozumiem, że o ten teren panu chodzi, tak? Proszę pana, no te garaże trzeba będzie przenieść po prostu w inne miejsce. Oczywiście będą musiały być przeniesione na koszt inwestora, czyli na koszt gminy miasta Bochni. Mamy sporo terenów i państwo dobranoscy mają sporo terenów i inne osoby. Ja kiedyś robiłem takie spotkanie w Urzędzie Miasta, gdzie zaprosiłem właścicieli nieruchomości, gdzie ewentualnie te garaże mogłyby być wybudowane i nie ma problemów, aby je w innym miejscu zlokalizować. No sorry, no ale niestety nie mogą się tam w dalszym ciągu znajdować, jeżeli ta droga będzie budowana. Stawiając tam te garaże, trzeba by było spełnić pewne wymogi. Między innymi wymiary garażu. I tak tam narzucono wysokość garaży 2,5 zdaje się. I ci, którzy tam te garaże stawiali, między innymi ja, miałem dobry ten wymiar garażu, ale ponad połowa ludzi musiała stary garaż się pozbyć, sprzedać i kupić nowy. I teraz słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, że nowy wymóg postawienia garaży to będzie inny wymiar. Wysokości 2,20 zdaje się. Wyjdzie znowu na to, że trzeba będzie znowu się pozbyć garażu, żeby postawić zgodnie z wymogami garażu. Czy nam ktoś wróci jakieś tam koszty tego, zmiany tych wymogów? Proszę pana, jeżeli w czasie wykonywania inwestycji, ja nie mogę się odnieść do tego, co pan powiedział odnośnie wysokości garaży, ponieważ nie mam w tej chwili takiej wiedzy. Natomiast jeżeli inwestor realizuje określone zadanie i wiąże się to z powstaniem szkód, powstaniem strat, no to inwestor jest zobowiązany naprawić szkody, które poczynił. To jest dla mnie oczywistość, że na pewno w tym momencie gmina miasto Bochnia, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja, jak pan mówi, ma miejsce, no to oczywiście będzie musiała zwrócić panu odszkodowanie. Zresztą tak samo jak gmina miasta Bochnia musi zwrócić odszkodowanie każdemu z właścicieli nieruchomości, przez którego teren będzie drugi etap trasy północno-zachodniej przechodził. Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi więcej jeszcze. Jeżeli pozostała część terenu, która została, nie można jej wykorzystać na cel dotychczasowy, to również gmina miasto Bochnia w tym momencie, inwestor, musi taki teren odkupić od właściciela nieruchomości. Odkupuje na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli dana osoba zgodzi się na to, aby ten teren sprzedać od razu, nie będzie się odwoływała, to jeszcze można tę cenę podwyższyć o 5%. Jeżeli nie zgadza się, ma możliwość odwołania się do wojewody. Oczywiście procedurę całą będzie prowadziło starostwo, ponieważ gmina nie może być sędzią we własnej sprawie. I wtedy, jeżeli rzeczoznawca nowy wojewody określi, że tamten operat szacunkowy był niewłaściwy, to stawka może być wyższa od tej, która na początku została zaproponowana. Ale jeżeli, mówię, ktoś się nie odwołuje, może 5% wyższą cenę uzyskać. Zmiana dotycząca przeniesienia tych garaży, ona będzie wymagała przekształcenia u właściciela tego terenu jakiejś działki w innym miejscu, prawda? Czy to się odbędzie jakoś z wyprzedzeniem, żeby można było tamten teren przygotować, czy zlikwiduje się nam to i jeszcze nie będziemy mieli miejsca, gdzie się przenieść? No bo to wymagać będzie zagospodarowania, jakichś mapek i tak dalej. Czy miasto przyspieszy to jakoś? Proszę państwa, akurat dla tego terenu nikt nie zakwestionował miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym tutaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje i całe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są o wiele tańsze, są przede wszystkim i tańsze, i są szybsze. Także tu nie ma problemów, aby z wyprzedzeniem określonym państwu przydzielić miejsce pod garaż na terenie, który państwo sobie wskażecie. Wiem, że takich miejsc nawet sami państwo, których nazwisko tu zostało wymienione, mieli kilka. Chciałam zapytać, czy pan zna, gdzie jest ulica Wojtka
Tak, proszę Państwa, mam dla Was sympatyczną wiadomość, bo jak Państwo wiecie, trwały rozmowy z jedną z pań na temat możliwości sprzedaży działki, akurat która znajduje się przy ulicy, przy tych właśnie ulicach, która blokowała możliwość wyjazdu w kierunku zachodnim. W tej chwili mamy podpisaną umowę przedstępną, także musimy tylko doprowadzić sprawę do notariatu. Zostały już dokonane podziały nieruchomości, wykonaliśmy je na koszt urzędu i w najbliższym czasie przejmiemy teren, w zasadzie dwie działki. Jedną po stronie obydwie są po stronie południowej od ulicy Brodzińskiego, ale tam mają przebiegać wykupimy dwie działki od tej pani po to, aby można było w przyszłości wybudować tam aż dwie drogi równoległe, drogi osiedlowe. Ale ta położona w kierunku południowym jest bardziej ważna od tej położonej w kierunku północnym, ponieważ ona blokuje możliwość wyjazdu właśnie na ulicę Brodzińskiego bliżej skrzyżowania z drogą krajową numer 4. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że zaprosiliśmy na to spotkanie również mojego kontrkandydata, pana Stefana Kolawińskiego. Wiadomo, że debaty można unikać. No, pewno niektórzy twierdzą, że byłaby to nierówna walka, bo ja przez 4 lata pełniłem funkcję burmistrza, jestem inżynierem konstruktorem. No, wiadomo, że będziemy rozmawiali na tematy projektowe, inne, no, rzeczywiście ta przewaga pewno byłaby po mojej stronie, ale zaprosiliśmy również na spotkania, takie właśnie z mieszkańcami, bo ja też sam jako ewentualny radny, jeżeli nie wygram tych wyborów na burmistrza, chciałbym wiedzieć, jakie ten pan ma plany w stosunku do miasta. I ubolewam, że akurat nie ma go dzisiaj wśród nas, bo myślę, że dyskusja byłaby o wiele ciekawsza i można byłoby mu zadać również pytania odnośnie pewnych spraw związanych z przyszłością Bochni, bo te pytania są, proszę Państwa, bardzo ważne. Będziemy decydować faktycznie o tym, co się będzie działo w ciągu najbliższych 4 lat na terenie naszego miasta. Chciałem się odnieść do pewnych rzeczy i chciałbym, żeby mnie pan burmistrz właściwie zrozumiał, nie przez pryzmat czerwonego harcerza, jak mnie pan kiedyś wyzywał, bo nie chcę wrócić do pewnych rzeczy i dziękuję panu, naprawdę w tym momencie panu dziękuję, że się pan na tym spotkaniu tak zachowuje, jak się pan zachowywał, bo na poprzednich nie można tego było powiedzieć o panu, że pan merytorycznie podchodził do spraw, tylko chciałbym się odnieść do pewnych rzeczy, to co pan Balicki też powiedział odnośnie pewnych wydatków. Wydatki w 2003-2006, jest to wedle broszury Urzędu Miejskiego, to jest, może nie będę cytował, w granicach 33 milionów, prawda? Za pańskiej kadencji było to 92 miliony. Tylko chciałbym się odnieść do tego, ile tego z tego było jeszcze, że tak powiem, funduszy unijnych, ile było dotacji z różnych względów. Tak jak pan powiedział, na zasadzie współpracy między dwoma partiami. Ja uważam, że najwyższy czas wybrać burmistrza, który nie będzie związany z żadną partią. Dlatego nie ma takiej alternatywy teraz. Nie wiem, może jest. Ja miałem taką alternatywę, ale to jest osobny temat. Ale chciałbym się jeszcze odnieść do tej naszej sprawy, naszego osiedla. Bo tu tak się mówi, że takie wspaniałe była współpraca i tak dalej. No nie do końca tak było. Pewne rzeczy nie były zrealizowane i nie są. Inwestycja odnośnie myjni na rok odłożona. Inwestor musiał się wycofać, bo Urząd Miejski nie był w odpowiednim okresie czasu skory na odpowiedzi. Chciałbym się też odnieść do KN2. Tego drugiego etapu, który się urodził w ostatnim u pana okresie. Bo cały czas się mówiło o KN2, o jednym etapie. Nie ma możliwości tego zrealizowania, bo z tego, co wie pan doskonale burmistrz, priorytetem jest łącznik, a nie KN. Pieniądze są już oddane, ziemię trzeba było po prostu oddać ludziom. Teraz tą ziemię trzeba wykupić, wiadomo za jaką cenę. A tu chciałbym powiedzieć pewnym osobom, dlaczego się poszerza na przykład tą ulicę, dlaczego się poszerza? Będzie po prostu całe przerzucenie ruchu będzie górą. A czy dla naszego osiedla zbawieniem jest i podzielenie tak jak
była kiedyś próba robiona między domki jednorodzinne a nasze osiedle, kiedy droga idzie obok 20-30 metrów górą i ona, co nam satysfakcjonuje, poza tym, że z tej drogi będzie wyjazd na domki jednorodzinne, na nasze osiedle nie ma ani jednego zjazdu, poza zjazdem początkowym. Także ja po prostu, tak jak mówię, jeżeli po prostu mamy wybierać, to wybierzmy. Tylko Pan urodził Panią Joannę Solak. Pan urodził przez swoją postawę Pana Kolawińskiego. Także naprawdę niech się Pan nie dziwi, że przez taki pryzmat tylu inwestycji, które Pan realizował, dlaczego Pan tak w plecy dostał w głosowaniu na naszym osiedlu? Trzeba się odnieść do tych głosów, na które Pana oddano. Różnica jest prawie 600 głosów. Jeżeli dołożymy do tego szkołę numer 5, to jest prawie 1000 głosów. To jest tych 1700 głosów, co ma Pan różnicy między Panem Kolawińskim a po prostu sobą. I dlatego mi się wydaje, jeżeli Pan w przyszłości zostanie burmistrzem, to ja bym apelował, żeby Pan ten język swój zmienił. Taki, jak Pan po prostu prezentował dzisiaj. Tyle mam. Dziękuję. Ja po prostu tylko chciałem dwa słowa odnieść się do Pana krzywdy, bo tu tak strasznie krytykuję Pana burmistrza, ale ja się chciałem zapytać jego, ile lat pracował w spółdzielni na różnych stanowiskach i po prostu gdyby nie nasza spontaniczna akcja zbierania podpisów odnośnie drugiego etapu KM2, gdzie Pan burmistrz przyjął i koparł naszą inicjatywę i to się realizuje, to widać, to Pan Krzywda w tym momencie i przez swoją pracę w spółdzielni nigdy się nie zaangażował w tą pracę, nigdy, chociaż pełni funkcję i tak samo dotyczy jego. A to, jego to nie interesuje, ale ja mieszkam w 14 przy samej drodze i ja wiem o 4 rano, co się dzieje, jak samochody jadą, ale że on mieszka tu na dole, to po prostu jego to nie interesuje. I w tej chwili ja staję w obronie pana burmistrza, bo gdyby nie ta nasza akcja podpisy, po prostu i spontaniczna akcja, to ta KM2 nie powstałaby, nie wiadomo kiedy, a przy poparciu pana burmistrza powstanie, pomimo protestów innych. Ale nie ma środku na następny etap. Budżecie są zapisane. No. Tak jak tu jest powstał, 4 miliony. Ale pan Krzywda nie mówi nic za pana burmistrza. Dobrze, proszę państwa, czy ja myślę, że byśmy nie polemizowali. Zadałbym pytania.